Cześć, tu Teoci, witam was bardzo serdecznie w kolejnej karczemnej bójce Skarb Kapitana Czarnosercego. Wydaje mi się, że ta bójka oczywiście już była. 11 godzin do końca. Powiedzcie, co myślicie o miniaturce, bo mi się strasznie podoba. Fajny motyw z tym. Nieważne. Przechodzimy do karczemnej bójki. Kim sobie zagramy? To jest tak, że co turę dostajemy jedną z trzech kart do wyboru. A niech będzie mag. Ze względu na pasywę i możliwość niszczenia. Niszczenia. Dobra. Nie wiem, czy klasa ma to jakieś duże znaczenie ze względu na to, że te trzy karty podchodzą, one są totalnie chyba losowe. Chyba. Zaraz zresztą się przekonamy. No i co? No i fajnie będzie, jak się to odbędzie. Kontra. Karosz. Piracje. I tak wezmę gałgańsko wszystkich czterech wymień. Bo mogę. Kurczę, mogłem właściwie postać do misji wziąć, a nie maga. Bez sensu zagrałem, mogłem paladyna wziąć. Jedna z trzech kart. To takie se jest. Ja zagram tak, żeby już mieć coś wystawione. Tu. Tym razem się uda. O, jak miło. Dobre zagranie. tak, ja nie widzę stołu, ile to możecie. A dobra, to padnie. Zagrajmy tak. Aj, zmienił gościa w dinozaura, który wziął i go sam zabił. no przykre. Cały misterny plan w pizdu. Wielka ropucha. No w ogóle fajna karta za dwa. To jest taka spoko karta za dwa. Najlepszy jest ta noga wystająca z jej paszczy. Zagrajmy po prostu tak. Rozgnomić ich. Część, dobra, spoko. Armor nie, Jezu. Gięść! Gięść! Stróże lądowe!
rozgnomić ich. Pogor chce medal! Ja dostać medal! Zaklęcie czy cofnięcie? A zagrajmy po prostu tak. Cyk. Cyk. Teraz tak. Trzy pięć jajko. Tylko ty wceluj się w bohatera, jakbyś mógł. Byłoby miło. Mój koszor chce krwi. Kurde, no. A nie, już myślałem, że jego efekt zadziałał. A bardzo dobrze. Wyszło idealnie. Aha, najpierw zadziałał efekt, a potem jeszcze tamto. Lol, jakby to nie zadziałało wtedy, że on by się przerzucił. Ale na szczęście się nie przerzucił. Dobre zagranie. O, ukrycie. Rozsądnie. Okej. Aha, kiedy zginie. No tak. Atakujące jajko. Ha, ha, ha. Wspaniale. Jeszcze miał jedną część zamienną, więc... Świetne zagranie. Kurczę. No właściwie to ja i tak mogę zrobić tak. 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 Tak i tak. Bardzo ładnie. Może to zaklęcie nie było jakieś wybitnie odkryte, takie super czy coś, no ale wyczyściło pole, jesteśmy na dobrej drodze. Co mi się wydaje, że on wisi w powietrzu troszkę. O, jak mogłeś. No, co teraz? Koniec. Dobre zagranie. Dobra, dajmy tak. Ale to w następnej. Zrób tak. Aha, sposób następny. Przecież mam coś tego. No i... Jak gościu teraz mi nie zniszczy pola. Albo jakoś nie ukradnie jednego ze stronników. Jednego z tych dwóch. To będzie dobrze. No i proszę. GG, easy. Najwyraźniej to nie będzie najdłuższy odcinków. Karczemna bójka już została ograna. Zobaczmy, co jest w pakiecie. Boom.
Rzadka karta. Trzy rzadkie karty. Trzy niebieskie. No to jest całkiem nie najgorszy wynik. Nawet jeżeli mi się nie przydadzą, proszek będzie. Zresztą zobaczmy. Pięćdziesiąt proszków. Dwie z tych niebieskich już miałem i... Dwie te białe miałem, tylko tego nie miałem. No to w sumie fajne, chyba mi się może przydać. Jak kiedyś będę roadza składał. Słuchajcie, zważywszy, że jest 10 minut dopiero. A pierdzielnimy sobie tego. Sekret Paladyna, nie tak? Ach. Jeden meczyk łączą mnie. Myślę, że wam nie zaszkodzi popatrzeć. Możecie tam, że on gra Sekret Paladynem. Tak, bo muszę wykonać misję. Muszę się dorobić, żeby wszystkie z te przygody zrobić. Już mi niewiele brakuje do odblokowania następnej. O, czy ja chcę ten sekret? Nie, ja nie chcę. Na pewno mi się trafi jakiś inny. Na pewno mi się trafi jakiś inny. Wow, akurat ten. No, trudno. Zagrasz coś w pierwszej? Nic. O, to ja zagram jednak tak. Minibot się trafił, to czemu by nie? Okej. To będzie nie wiem, czemu to miało służyć, ale okej. W ogóle trzymać to w deku. Znaczy to jest taka fajna karta, ale tak łatwo do zabicia. Grubo. No to szczerze Worf. Ten sekret mi poszedł tylko na tego. Życie. A szkoda, bo jakbym go wrzucił na przykład teraz, to by było bardziej Worf. Tak, jestem w dobrej sytuacji. Kurczę, akurat dwie konsekracje. Czekam na pana choinkę. Łowca! Na minibota! 3-3. Okej, to już widzę tutaj desperację. Akurat teraz musiałeś podejść. Czekam na rozkaz. To walki! To walki! To walki! Za sprawiedliwość! Bum, 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 bum. Za jeden wszystko. No jakoś temu magowi nie idzie zbyt dobrze. No właściwie to jest koniec miesiąca i rzeczywiście 17 ranga to jest ta, na którą zasługują 17 rangi. Dlatego oporu nie ma dużego. Z tego co widzę. No ale trzy stwory poszły za jeden many, to na pewno Worf dla niego. Kolejny, jeszcze za dwa many. No, już jest trochę lepsza sytuacja. Okej. Czekam na rozkaz. Za sprawiedliwość do walki. Ja też nie mam takiej ręki, jaką bym wybitnie chciał. Mamy wiele tajemnic. Następny sekret kosztuje 0. Masz w ogóle jakiś sekret? O! Choinka. Jestem. Nie twoja sprawa. Nope. W tego. Może być. Padnij. Dokładnie. Jak on ładnie wygląda, jak się odrodzi, taki złoty, świecący, ognisty obrońca. Grubo.
no. Jak coś, mam jeszcze jedną konsekrację. Easy. Przydałoby się w sumie trochę podbić tę rangę przed końcem, żeby dostać jakąś tam nagrodę ciut lepszą niż za tą 17, czy tam. Nie no, po tym meczu to już będzie 16 chyba, bo dwie gwiazdki dostanę. Kurczę, no co ona ma? Vrenadix. Nawet jeden HP mi nie zbiła. No cóż. No, mówiłem, 16. No, jeszcze jedna partia paladynem, 4 niczym, no ale to już sam sobie pogram. Starczy te 16-17 minut. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Karczemnej Bójki. Już za parę dni wystartuje Karczemna Bójka. Jak będę miał czas, to ją nagram dla was. W środę jest bodajże wieczorem zawsze. Jest niedziela, jak to nagrywam. Wy to macie pewnie, jak już tej bójki nie ma. Ale to nic. Do zobaczenia, na razie. Cześć.